serdecznie wszystkich gości. Na drugiej wystawie pracy uczniów Żeromskiego pojawili się wreszcie autorzy. Niech się to stanie tradycją, że autorzy przychodzą. Tym bardziej, że i tamta, i ta jeszcze bardziej, to są wystawy, w których muzeum jest bardzo dumne. Różnego rodzaju inspiracje, projekt, przenoszenie tego na winoleum, później wycinanie, to wszystko trwało, ponieważ pierwszy raz, z tego co wiem, cała grupa miała styczność z taką techniką, wobec czego ja tutaj muszę tylko powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona efektami, czyli tym, że potrafiliście sobie w taki sposób poradzić, wcale niełatwą. Ale każdy miał ochotę gdzieś jakiś światłocień rzucić w tym projekcie, coś tam dodać. Tutaj trzeba sobie było poradzić po prostu w nowej materii. I wy sobie z tym poradziliście świetnie. Wobec czego moje słowa uznania i gratulacje. Zarówno dlatego, że to było wyzwanie, ale też dlatego, że wasze pomysły były po prostu świetne. Są, co zresztą widać dookoła. I tutaj ogromne słowa uznania dla pani profesor Katarzyny Głębowskiej, która rzeczywiście tutaj na grupę uczuwała, dopingowała, pomagała, wspierała, motywowała. Przyjrzeć się, a jeżeli jakiegoś szczegółu nie będą mogli dostrzec, żeby go po prostu wyczuć, czyli mógł dotknąć ręką. Wiadomo, że papier tego nie przekaże. Papier trzeba po prostu obejrzeć i rzeczywiście delikatnie się z nim obchodzić. Natomiast matryca graficzna, taka linorytmicza, akurat jest na tyle wytrzymała, że możemy je swobodnie obok tych waszych prac eksponować. Bardzo dziękuję. Ale ona nie to zrobić. To jest taka, tak jakby jest drewno. Próbuję sobie wyobrazić, jak oni to wszystko odczytują, ale nie jest to fajne.